Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Są takie słowa, które mają wielką moc. Kiedy ostatnio na pogłębiarce mówiłem o pokoju serca, to doszły mnie takie głosy, że samo brzmienie tego wyrażenia pokój serca już jakoś pozytywnie oddziaływuje na człowieka. Ale są też takie słowa, takie wyrażenia, z których moc jakby się wylała. I to nie jest tak, że coś jest nie w porządku z tymi rzeczami, ale my słyszymy lub czytamy to słowo i nie pamiętamy, o co w nim chodziło, co to było takiego poruszającego. I te słowa są jakby takie puste dzbany, z których coś nam się powylewało. To ja chciałbym was zaprosić, żebyśmy taki wspaniały, ale dla wielu pusty dzban napełnili na nowo. To dzban, z którego pili święci, bohaterowie, tacy jak Mojżesz, święty Augustyn, wielkie kobiety, takie jak Joanna d'Arc. Chciałbym z wami na nowo napełnić treścią to wyrażenie chwała Boża. Mojżesz, kiedy już nie ma siły iść z narodem wybranym przez pustynię, mówi do Boga: spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. To się dzieje i Mojżesz na nowo może iść. Święty Ignacy Loyola swoim misjonarzom idącym w nieznane, do nieznanych ludów, mówi: powtarzajcie ad majorem Dei gloriam, na większą chwałę Bożą. To słowo chwała Boża ciągle ma w sobie życie, moc, blask, kolory. Zapraszam was na odkrycie tego. Doczytajcie sobie poniżej wszystkie szczegóły i do zobaczenia.